Hej kochani, z tej strony Ewa. Witajcie na kanale Selen. Dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawe połączenie, a konkretniej mamy tutaj smerfy, smerfetkę i ważniaka oraz dwie szalone piłki z myłki. Także jeżeli jesteście ciekawi, co tu się wydarzy, kto będzie za tym, że przecież piłka z myłka nie może dziwnie się ruszać. Piłka to piłka, powinna lecieć prosto. Jak myślicie, kto będzie tak twierdził? Koniecznie oglądajcie dalej, a się przekonacie. Ważniaku, słuchaj, mam dla nas dzisiaj super zabawę. No, smerfetko, już Cię słucham. Jaka niby fajna zabawa? Mam dla nas piłki z myłki! Piłki z myłki? Jak to piłki z myłki? No co ty, nie znasz piłek z myłek? Przecież to super zabawa! Nie wiem, jak to? O co chodzi w tych piłkach z myłkach? Oj, ważniaku, no co ty, przecież taki jesteś mądry, a nie wiesz? Już Ci pokazuję. Spójrz, piłka z myłka to właśnie taka ciekawa rzecz. Spójrz, piłka z myłka, złap ją, jeśli tylko potrafisz. I zobacz jeszcze tutaj. O, nieprzewidywalna piłka, nigdy nie wiesz, w którą stronę poleci. Ha, widzisz? To proste. Ale jak to? Jak to mam niby nie wiedzieć, w którą stronę poleci? Przecież piłka to piłka. Wystarczy, że ją popniesz i po prostu leci do przodu. No, proste. Oj, ważniaku, gdyby to było takie łatwe, to nikt by nie stworzył takiej piłki z myłki. To jest wyjątkowa piłka. Zresztą zaraz Ci pokażę, co ja będę gadać, bo jak będę gadać, to mi po prostu nie uwierzysz. Dobra, czas odpakować piłki z myłki. Mam dzisiaj ze sobą aż dwie, także będziemy mogli się razem pobawić i razem przetestować obie piłki z myłki. Spójrz, ważniaku, to bardzo łatwe. Uwaga, wyciągamy. Tak wygląda pierwsza piłka. Zobacz, jest taka pomarańczowa i skwaszona. Jakby to był taki klaun, co nie? On chyba krzyczy. A co jest z drugiej strony? Jest to już uśmiechnięty klaun, nawet z kokardą, z jakby taką muszką męską. Fajna, prawda? I zobacz, teraz jeszcze mamy drugą piłkę z myłkę. I to jest ona. Zobacz, uwaga, czas ją otworzyć. I mamy to. Ojejka, ona jest jakby w takim większym szoku, ale ma fajne okulary. Chyba jej spadają. Uwaga, co jest z drugiej strony? Wow, ale to zębaty chłopczyk. A ma fajne zielone oczy. W sumie zielone tak samo jak tutaj. Wow, ale super. Co o tym myślisz, ważniaku? No dobra, piłka jak piłka, okrągła, tyle że jakaś tam z minką, czy uśmiechem, czy ze skwaszoną miną. No ale pokaż mi, jak one niby się inaczej ruszają. Przecież no jak rzucę je do przodu, no to potoczy się do przodu, prawda? Ojejka, ważniaku, ty nadal nie rozumiesz. Dobra, czekaj, już Ci pokazuję. Patrz uważnie. Zobacz, ważniak, to są właśnie dwie piłki z myłki. Zobacz, przykładowo bierzesz pierwszą i rzucasz ją do przodu, a ona się cofa i robi różne śmieszne rzeczy. Zobacz jeszcze raz. O, rany by poleciała w kamerę. Zobacz, rzucasz, a ona zatacza różne dziwne koła w różne strony. Widzisz? Wow, naprawdę ona jest nieprzewidywalna. O, rany, ale jak to się dzieje? Przecież nie rozumiem. Wow, te piłki są naprawdę wyjątkowe. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Czekaj, daj mi spróbować. Ojejka, już idę kopnąć piłkę z myłkę. Bam, wróciła do mnie. Wow, o, rany, ale ona jest dziwna. No, rany, rany, ruszaj się do przodu. Jejka, smerfetko, przepraszam. Nic się nie stało, ważniaku. Już jestem przyzwyczajona, że te piłki z myłki mogą mnie lekko uderzyć. Już nieraz się przez przypadek uderzyłam, bo piłka z myłka na mnie wpadła, ale spokojnie, to nie boli, one nie są aż takie twarde.
No to jeszcze raz. Woo! Jej! O rany! No to ja teraz tą porzucam. Bam! Bam! Mocniej! Ciu! Uhuhu! I do przodu. I hop! Uhuhu! Ale ta piłka zmyłka jest śmieszna. Wow! I do przodu. O! Teraz we mnie uderzyła. No nie! Co to za piłka zmyłka? Ale one są śmieszne. I kop! Ale fajna zabawa. Oj, smerfetko. Znowu cię przepraszam. Wow! Nic się nie stało. Wow! One są świetne. Naprawdę. Tak się fajnie z nimi bawi, że aż zapominasz o upadku. Wow, wow, wow! Dobra, smerfetko, chyba starczy. Już dwa razy upadłaś, zróbmy sobie przerwę. Ale naprawdę dziękuję Ci, że pokazałaś mi te piłki zmyłki. Są naprawdę ciekawe i warte uwagi. Już niedługo. Pobawimy się znowu? No jasne, ważniaku. I wiesz co? Już niedługo, za jakiś czas, będą nowe piłki zmyłki. To jest jeszcze dawna seria, a niedługo będzie nowa seria z innymi minkami. Na pewno wtedy się pobawimy tymi nowymi, co nie? Wow, no jasne, że tak, smerfetko. Już nie mogę się doczekać. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Także słyszeliście od smerfów, już niebawem będą nowe piłki zmyłki. Piszcie w komentarzach, kto z Was już nie może się doczekać i kto z Was będzie miał na pewno te nowe piłki zmyłki. Kto jest największym fanem? Piszcie. A jeżeli filmik Wam się podobał, czekam na Wasze łapki w górze. A jeżeli macie ochotę być na bieżąco z każdym filmem, bajką czy unboxingiem, kliknijcie subskrybuj, a na pewno wtedy będziecie na bieżąco. No to co, kochani, my się widzimy już kolejnym razem. Do zobaczenia, buziaki, pa, pa!